Cześć, witam Was w kolejnym filmiku informacyjnym. W tym filmiku powiem Wam, co zmieniło się w mojej hodowli. A więc zaczniemy sobie jak zawsze od tej samicy. A więc co do tej samicy, no to ona nie wykociła się. Nie wykociła się wtedy, co Wam mówiłem, zakłóciłem ją jeszcze raz. Temu się nie wykociła. Ona zostanie sprzedana. Myślę, że powodem po prostu tego, że się nie wykociła, było w późniejszym czasie zapasienie. No teraz ją trochę odchudziłem o 30 deko, no ale i tak ją sprzedaję. Po prostu może ktoś inny będzie miał z niej jakiś użytek. No a ja już trochę za długo to trwa i moja cierpliwość tak jakby się skończyła. Może ktoś inny będzie miał z niej jakąś korzyść. A więc ona jest na sprzedaż. Jeśli ktoś by był zainteresowany, to w opisie filmu dam link do ogłoszenia. No a więc przejdziemy sobie dalej. Ta samica też również się nie wykociła wtedy, kiedy miała się wykocić, ale zakociłem jeszcze raz i teraz. No to zobaczymy. Jedyne co Wam powiem, no to teraz zrobiła się grubsza. Nie jest to na pewno spowodowane tym, że więcej je, bo jeśli chodzi o ilość jedzenia, to nawet teraz je mniej niż normalnie. A więc no zobaczymy. No jeśli się nie wykoci, no to również zostanie sprzedana. No po prostu no dla mnie nie ma to sensu mieć samice, po której nie ma młodych. Wiem, że to już nie zależy od samca, ponieważ samca zmieniałem. No, ten samiec nowozelandzki biały jest 100% pewny, bo po nim już jedna osoba miała młode. A więc no nie mogę powiedzieć, że jest to wina samca. Tu na dole były, no w tej klatce były dwie samice, już je rozsadziłem. One mają 6 miesięcy, czyli za około miesiąc, tak myślę, na początku października je zakocę. No bo już będą dość duże. Obecnie je ważyłem, ważą po 5 kilo, jedna i druga. Ta jest minimalnie większa, bo tam 10 deko różnicy jest. No ale co do tych samic, no to myślę, że tyle. Tu jest ta druga. Sobie otworzę. No i one zostaną zakocone. Myślę, że jak będę je zakacał, to jedną zakocę samcem NB, a drugą OSC, bo chcę sprawdzić, czy samiec OSC też jest jeszcze coś wart, czy też po prostu po nim nie da się mieć młodych. No ale skoro samice się nie wykociły, no to może chociaż nie była to jego wina wcześniej i teraz któraś z tych samic się po nim wykoci. No jeśli się nie wykoci, no to samice najpewniej tą, co się nie wie, to zostanie do niego dopuszczone. No to dopuszczę do samca NB, a samca no sprzedam, bo nie ma co sensu takiego samca trzymać. Dobra, i teraz tutaj pokażę Wam, jak obecnie wygląda ta klatka. No nad klatką prace cały czas trwają. Myślę, że do końca września zdążę ją skończyć. No jak na razie, no to dół mam już skończony. No a tutaj jeszcze mam trochę pracy. No ale podłogi już są, to tylko tył zrobić. No i tu u góry jeszcze nie ma podłóg. No ale to podłogi to myślę, że dosyć szybko się zrobi, skoro deski mam już docięte. No i trzeba tył i drzwiczki. No myślę, że przy drzwiczkach będzie najwięcej pracy. No bo jednak przy nich jest dużo pracy w porównaniu do zwykłej przykręcenia płyty na przykład z tyłu. Więcej docinania i w ogóle. No a więc tu jest mój nowy nabytek. No już nie całkiem nowy, no bo u mnie już jest 3 tygodnie. Ponad 3 tygodnie. No jest to samica Boss. Ona na razie siedzi w tej klatce. Tak w ogóle ta klatka jedno miejsce wygląda. Ona ma metr głębokości na 80 cm szerokości. No więc są dosyć spore, nie takie duże jak w tej obok klatce. No ale myślę, że dla pojedynczych królików są wystarczające. No wysokości mają 70 cm. No ta samica na razie zakasana nie będzie, jak już mówiłem w ostatnim filmiku. No
zostanie zakończona, tak jak mówiłem, jak skończy 10 miesięcy. Samca, na razie, jak mówiłem, do niej dokupywać nie będę. Ona sobie tu siedzi, tu ma paśnik, karmidło, no i pojdło. A więc no teraz przejdziemy sobie dalej. Tu są takie zamknięcia. No tu jest ten samiec, który był tam w klatce na dole. Postanowiłem go przesadzić tutaj, no bo on jednak będzie sam w klatce siedział, a tamte samice jakbym zakacał i w ogóle, no to będą miały młode, więc będą w większej klatce. Tu sam jest tak samo, ma mieszankę zbożową w karmidle, takim większym, no i paśnik. No co do tego samca, to zobaczymy wkrótce, tak za około 2 miesiące, czy będę go sprzedawał, czy nie. Sam jest bardzo ładny, wszystkie króliki wczoraj czesałem. Ten samiec waży tak około 6 kg. No jest spory, jest największym królikiem pod względem wielkości, bo samice jak są trochę zapasione, no to wiadomo, że więcej ważą. Ale jest największym królikiem, on zapasiony nie jest. Chociaż tak szczerze to je więcej niż tamte samice. No ale to jest spowodowane, że on jest no duży, ogólnie duży. No i więcej potrzebuje. No i przejdziemy sobie już do ostatniego królika. Tu jest ten samiec NB. Nowozelandzki biały. On przechodzi wylinkę. Wczoraj go czesałem, więc i tak teraz jest nieźle. Było gorzej. No co do tego samca, no to został przesadzony tam z tej klatki takiej zamykanej od góry. No tu ma na pewno jaśniej. No i ogólnie. On teraz jest trochę wystraszony. Wczoraj jeszcze obcinałem pazurki. Bo do innych królików potrzebuje pomocy przy obcinaniu pazurków, a do niego nie. No bo on jest jednak... on waży 4,5 kg, więc jest mniejszy od innych królików. A więc no łatwiej mu, łatwiej go złapać i w ogóle, żeby dać radę. No przy dużych królikach no, już jest ciężej. Dobrze, jeśli chodzi o ten filmik, to tyle. Jeszcze chcę wam powiedzieć o jednej rzeczy, a mianowicie o tym, że już kilka miesięcy temu mówiłem wam o remontowaniu boksów. Tych boksów nie będę remontował, tych co wcześniej trzymałem króliki, ponieważ no, nie są mi obecnie potrzebne. Będę je remontował, jeśli mi będą potrzebne. No a więc jeśli chodzi o ten filmik, to tyle. Zapraszam was do subskrybowania mojego kanału. Jeśli filmik się spodobał, daj łapkę w górę. Cześć!